Kochani, w jaki sposób zamierzacie świętować 70 lat Telewizji Polskiej? Świętujemy tak naprawdę od samego rana. W pytaniu na śniadanie mieliśmy wyjątkowy program, wielu wspaniałych gości, nowe piękne studio również z tej okazji, a dzisiaj jesteśmy tutaj w Teatrze Wielkim, w Operze Narodowej, gdzie wspólnie ze wszystkimi będziemy świętować ten wspaniały jubileusz. Tak, świętujemy od dobrych kilku tygodni, bo te ostatnie dni to jest czas przygotowania do tego jubileuszu. To jest też dla nas ogromny kawał naszego życia. Dla mnie to jest prawie 30 lat pracy w telewizji publicznej, z czego jestem bardzo dumny i w sporcie, i w rozrywce, i w różnych formatach. I cieszę się, że mogę wspólnie z Kasią świętować ten czas, tak jak to robiliśmy dzisiaj w pytaniu na śniadanie. I że ten dzień dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowy. No właśnie, jako para w pytaniu na śniadanie, co sobie nawzajem dajecie? Kasiu, czego ty nauczyłaś się od swojego partnera i czego ty nauczyłeś się od Kasi? Od Maćka można się wiele uczyć, naprawdę, jeszcze wiele przede mną, ale przede wszystkim stawiamy na partnerstwo. Mam wrażenie, że dobrze się rozumiemy, że dajemy sobie przestrzeń na to, żeby każdy mógł gdzieś wyrazić siebie, poprowadzić program po swojemu, ale z drugiej strony też oboje wychodzimy z takiego założenia, że to goście są gwiazdami przede wszystkim i to oni muszą mówić i chcemy dać im tę przestrzeń, żeby czuli się swobodni i mieli ten komfort. Wzajemnie się uzupełniamy. To są też spojrzenia kobiety i mężczyzny na różne sprawy, na różne tematy, które poruszamy w pytaniu na śniadanie. A Kasia ma ogromne doświadczenie. Naprawdę, to jest, ja mówię o moich prawie 30 latach w Telewizji Polskiej, a w przypadku Kasi to jest choćby 22 lata, to są w serialu Emmy jak miłość. O innych projektach telewizyjnych nie wspomnę. To jest wielka przyjemność pracować z profesjonalistką i cały czas czerpać z tych doświadczeń Kasi i dla mnie to jest ogromne wsparcie, za co bardzo dziękuję. Czy ty oglądałeś serial M jak miłość, zanim jeszcze poznałeś Kasię? Oglądałem pewnie, że tak i dzisiaj w pytaniu na śniadanie wspominaliśmy fragmenty z tych pierwszych odcinków, prawda? I to jest niesamowite. Ja pamiętam tamte odcinki, pamiętam Kasię, pewnie, że tak. Już wtedy myślałem sobie, Boże, jaka piękna dziewczyna. I to się zapowiadało na coś bardzo, bardzo dobrego, chociaż tak jak wspomina Kasia, to miał być krótki epizod w twoim przypadku, Kasiu, prawda? To miał być rzeczywiście krótki epizod, jeden odcinek. Byłam tylko koleżanką Piotra Zduńskiego z ławki. Wy na wizji tworzycie fantastyczną parę prowadzących i można powiedzieć, że też praca połączyła was prywatnie. Pamiętacie ten moment, kiedy to koleżeństwo zmieniło się w coś więcej? A my pamiętamy. Pamiętamy i będziemy zawsze pamiętać i cieszymy się, że to zostaje z nami. Jest czymś, co na pewno będzie nam towarzyszyło przez całe życie. To jest bardzo miłe wspomnienie. Zresztą tych wspomnień, każdy czas, który spędzamy ze sobą, jest czymś przynajmniej dla mnie bardzo, bardzo wyjątkowym. Co było takim impulsem do tego, aby publicznie potwierdzić tą waszą wspaniałą relację? Myślę, że to był dobry czas. No i 40 urodziny. Tak. Trudno chyba wymarzyć sobie lepszy czas i lepszy moment. I bardzo się cieszę, że tak się stało. My cieszymy się naszym życiem. Jest nam po prostu dobrze. Życzymy wszystkim szczęścia. I myślę, że nigdy nie interesowało nas to, co dzieje się dookoła, to, co dzieje się u kogoś innego. Skupiamy się na naszym życiu, na naszych wspólnych relacjach i na tym, żeby w pracy być profesjonalistami od pierwszej do ostatniej minuty programu. To jest dla nas naprawdę najważniejsze. Tak jak Kasia wspomniała, my jesteśmy w pytaniu na śniadanie przedstawicielami widzów. My zadajemy pytania w ich imieniu i jesteśmy tak samo ciekawi świata, jak ciekawi świata są widzowie pytania na śniadanie. Moi drodzy, czy wy już macie plany na święta? Wiecie, jak je spędzicie? Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak spędzimy te święta. Dla mnie to będą wyjątkowe święta, ponieważ dzielę się opieką naprzemienną ze swoim byłym małżonkiem i w tej kwestii jesteśmy akurat dogadani. Już od jakiegoś czasu wiemy, jak będziemy dzielić się świętami, jeśli chodzi o nasze wspólne dzieci. Natomiast ja sprawię i zrobię wszystko, żeby moje dzieciaki poczuły atmosferę świąt również będąc u mnie, więc nie wykluczam, że po prostu święta przygotuję wcześniej. Myślę, że to będą długie święta, co nas bardzo cieszy i rozciągniemy sobie ten czas. Jak wiemy, Boże Narodzenie, ten świąteczny czas to jest taki wyjątkowy moment, a właściwie wyjątkowe momenty w roku i chcemy się nimi cieszyć od początku do samego końca. Czy od momentu, kiedy już oficjalnie figurujecie jako piękna para, jakoś inaczej prowadzi wam się program Pytanie na Śniadanie? Jest łatwiej?
Nie. Chyba nie. Chyba w ten sam sposób podchodzimy do tego. Wspominaliśmy o tym, że staramy się dążyć do maksymalnego profesjonalizmu i tutaj przenoszenie relacji prywatnych na ekran telewizyjny absolutnie z naszej strony nie wydaje się być wskazane. My wiemy, co nas łączy. Na wizji i w pytaniu na śniadanie jesteśmy jedną z par prowadzących ten program. I proszę nam wierzyć, że dla nas najważniejsza jest jakość tego programu. To stawiamy sobie za główny cel w naszej pracy. Jak wiemy, związki przeżywają różne etapy. Jednym z takich etapów jest wspólne mieszkanie. Czy wy na przykład rozważacie to w przyszłości? A drodzy Państwo, to już pozostawimy dla siebie. Niech będzie trochę tajemnicy w tym wszystkim. No dobrze, to spróbujemy dowiedzieć się tego w przyszłości, może na kolejnych urodzinach Telewizji Polskiej. I na koniec, bo jak wiemy, wy w pełni nie możecie cieszyć się swoim związkiem, ponieważ bardzo dużo dzieje się medialnie, mam takie wrażenie. Jak reagujecie na niektóre komentarze twojej byłej małżonki? Skupiamy się na naszym życiu i to w zupełności nas satysfakcjonuje i z tym nam jest bardzo dobrze. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi i życzymy naprawdę szczęścia absolutnie wszystkim bez wyjątku. Tak, zgadzam się zdecydowanie. Skupiamy się na sobie, na naszych bliskich, na naszych dzieciach i chcielibyśmy, żeby wszyscy byli równie szczęśliwi jak my. Tak. A chcielibyście coś przekazać na przykład Paulinie? Nie, wszystkim życzymy szczęścia i naprawdę nam zależy na tym, żeby to dobro, które jest na świecie, zataczało jak najszersze kręgi. O niczym innym nie myślimy, o niczym innym nie marzymy i myślę, że jeśli każdy z nas będzie czuł się w życiu dobrze, to wszystkim będzie dobrze.